Dzisiaj zagram sobie w symulator, w który w sumie dość długo nie grałem, a mianowicie Sword Simulator, bo dzisiaj dodali event, znaczy chyba w sumie wczoraj ten event dodali, no ale tutaj są mega OP bronie i zresztą zaraz wam pokażę i w sumie też pety. Dzięki temu ponownie mega dużo przeskipujemy, no teraz nam niestety pet wyleciał, ale otwórzmy sobie jeszcze jeden, bo chcę, żeby mi wyleciała broń, zobaczycie sami. No nie, no jak wcześniej mi leciały te broń, teraz mi nie chce polecieć żadna broń. Dobra, wyleciała nam broń i zobaczcie, ile te bronie dają. Wcześniej zakończyliśmy gierkę z jakimiś broniami, które dawały 2,4 tryliona, no i to w ogóle były wyenchantowane broni i to jeszcze na jakości Omega, czyli na takim Rainbow, a tutaj zwykła broń epicka, najgorsza, daje dwa razy tyle. A więc, no dzięki temu prawdopodobnie dużo przeskipujemy i też dużo mapek w tej gierce mamy jeszcze do odblokowania, jak tutaj widzicie. A więc w dzisiejszym odcinku chciałbym to wszystko zrobić. I tu w ogóle jest jakiś Trade War, taka Trading Plaza, może później w sumie zobaczymy. Ale na początku pierwsza rzecz, no to podbierajmy sobie skrzynki grupowe. Tylko czy to się opłacało w sumie, bo jakby to od razu nam tutaj boosta daje do rogu, a lepiej było jajka potwierd. Dobra, to na początku może jajka pootwierajmy, żebyśmy wydropili jakby więcej tych broni, no i idziemy otwierać się map, znaczy otwierać, odblokowywać mapki. Dobra, niech to chwilę się potwiera, zobaczymy, co ciekawego nam wyleci. Tylko w sumie może niech usuwa jakby te początkowe pety i bronie, bo to nie ma sensu tego dropić. O, teraz nam coś lepszego wyleciało, ile to daje? 6,4 trylion, a więc no na pewno dużo przeskipujemy teraz. Dobra, niech usuwa to i to, a całą resztę niech po prostu dropi. Zmarnujemy tego boosta razy 3 damage, ale no dobra, trudno. Pewnie są jakieś kody, ogarniemy sobie więcej tego. Dobra, trochę się otwiera, zobaczmy, czy coś ciekawego nam wypadło. Mamy 13 dodatkowych broni, a w sumie to broni petów chyba. No mamy dużo tutaj tych kos i na pewno będziemy mogli sobie przerobić, a jak to wygląda z petami? No pety też są dużo mocniejsze. Wcześniej zakończyliśmy z takimi petami, które dają 2 biliony, a te dają ponad 2 razy więcej. Dobra, pójdźmy sobie w sumie na kolejną mapkę poprzerabiać je i idziemy odblokowywać jakieś mapki, no bo jeszcze trochę nam zostało do odblokowania. Tutaj w sumie musimy na początku pójść do tej maszynki, bo tu się robi chyba na takie jakby ala shiny, tylko tutaj to chyba się inaczej nazywa, albo może i shiny, w sumie już nie pamiętam. Zaraz w sumie zobaczymy, jaka tu jest jakość. Musimy sobie to przerobić, tylko trzymamy rubiny. Dobra, mamy rubiny na szczęście, więc dobra, ja sobie to wszystko przerobię i od razu chyba kolejną jakość tak naprawdę będziemy mieć. Dobra, poprzerabione, zobaczmy, ile teraz to daje. No teraz to daje dużo więcej, zakładam oczywiście najlepsze. I czy pety też mi najlepsze założyło? Pety też najlepsze musimy założyć. No myślę, że na starcie już sporo przeskipujemy z tymi broniami. Musimy jeszcze w sumie pójść do kolejnej mapki, przerobić sobie to na kolejną jakość, chyba Omega. Tylko gdzie to było? Kurczę, tu nie jest nigdzie napisane, gdzie te maszynki są, ale chyba na wulkanie z tego, co pamiętam. Dokładnie tak, idealnie trafiłem i tu mamy kolejną jakość i idziemy odblokowywać oczywiście pozostałe mapki. Dobra, w sumie aż jednego peta możemy zrobić, więc zrobiłbym, tylko w sumie nie możemy tak naprawdę, bo to kosztuje rubiny, 200 tysięcy rubinów i bronie pewnie też tylko kosztują. Dobra, no to na razie to w taki sposób będzie wyglądać, ale dobra, i tak jeszcze mamy potrójny damage na ileś tam, bo nie pokazuje czasu. I tutaj w ogóle, a nie, tutaj w sumie jest na 7 minut jeszcze. I jeszcze na 2 dni jest potrójny laka, więc będziemy dużo lepsze pety dropić i tu jest w ogóle jakiś znak nieskończoności. Aha, że jakby wszystko jest 50% taniej na stałe, a więc ciekawie. Dobra, ale zobaczmy, jak na przykład to szybko rozwalimy, no teraz to dużo szybciej leci. Wcześniej, pamiętam, zajmowało mi to trochę, a teraz sobie ciach, ciach i tego nie ma. Dobra, ale zobaczmy w sumie, ile kolejna mapka kosztuje, odblokowanie kolejnej mapki, bo tutaj mamy taki Pixel World, z tego co widzę, i ta mapka kosztuje 10 UD, czyli jakby prawdopodobnie jedną liczbę wyżej po tej. No dobra, to trochę będę musiał sobie to porozwalać tutaj, tego gostka jednak. To w takim razie w sumie odpalam auto i niech nawala mi tego gostka, żebyśmy zarobili 10 UD. Dobra, w sumie to nawet za dużo trochę wyfarmiłem i teraz w ogóle mamy 2,7 miliona rubinów, a więc odblokowujemy sobie tutaj tą mapkę i musimy przerobić te bronie w sumie na jakieś lepsze. Może wyłączmy sobie auto, bo tak dziwnie jak macham tymi mieczami cały czas. I w ogóle jakoś mam jakąś słabą chyba ustawioną. Teraz git jest, bo jakby wolno się renderują te potwory, które są tam dalej. I tu mamy taką space mapkę z tego co widzę. Czy tutaj będzie jakaś nowa maszynka? Wątpię w sumie. Chociaż nie, tu jest jakaś nowa maszynka. Tu jest jakaś antymateria, więc ciekawe. Aha, to działa chyba w taki sposób jak dark matery. Ciekawe, z czego to się przerabia. Z omega petów. Jakbym na przykład chciał przerobić to na 4, no to zajmuje 12 godzin. Czyli potrzebujemy więcej, żeby przerobiło się od razu, pewnie tak z 7. No to powiem wam, że dzisiaj mamy na pewno dużo zabawy w tej gierce. Dobra, ale zanim jeszcze weźmiemy się za rozwalanie tego gostka, to pójdźmy jakby te bronie przerobić w sumie na tą całą jakość omega i zobaczymy, ile będą wtedy dawać. Prawdopodobnie 2 razy więcej niż teraz. W sumie to jedną broń możemy sobie przerobić i na drugą nam zabraknie. Ale no wiadomo, wydropimy sobie za niedługo więcej tego. Dobra, i teraz załóżmy, no i mamy teraz taką broń i taką broń. Myślę, że jest całkiem nieźle. Jeszcze peta możemy w sumie przerobić jednego. To peta też sobie od razu zróbmy. No i na razie wygląda to w taki sposób. Dobra, jeszcze przez 50 sekund mamy tutaj boosta na potrójny damage, a więc jeszcze bym poszedł na tą mapkę Space, przez 50 sekund ponawalać tego tutaj bossa, żeby coś zarobić i idziemy dalej tamte jajko otwierać. W ogóle tutaj musimy sprawdzić te jajka, ale to za chwilę. W ogóle czy ja dobiegnę do tego bossa? Chyba 30 sekund jeszcze zostało. Dobra, w jaki sposób dobiegnę tutaj? Dobra, mamy jeszcze 30 sekund, zobaczmy, ile z tego bossa zarabiamy. No z tego dużo więcej się zarabia, ale pewnie odblokowanie mapki też jest ze 100 razy droższe niż tej wcześniejszej. I tutaj w ogóle indeks mi się zrobił. Co teraz dostałem?
dostaniemy. Plus 15 miejsca w ekwipunku. A z petami do indeksu ile potrzebujemy? Jeszcze 14 petów. No i to by mi dało plus 10 miejsca, to jest mało ważne w sumie. Dobra, w sumie skończył się ten boost na potrójny damage, a więc teraz zróbmy to w taki sposób. I w ogóle tu mnie broń jakieś dropią, ale to są gigasłaby, jakieś biliony dają, a tu mamy tryliony. Myślę, że jeszcze z kilka mapek będziemy musieli sobie odblokować, żebyśmy w ogóle jakby lepsze bronie mieli od tych eventowych, bo te eventowe zazwyczaj są tak, że one są lepsze niż bronie z przedostatnich mapek. Dobra, zaznaczmy, żeby to tutaj wszystko usunęło, bo to już mi do niczego nie jest potrzebne i to też. I teraz troszeczkę dłużej potwieram te pety, żebyśmy jakieś legendy trafili. Dobra, idziemy tutaj, to niech usuwa, a to wszystko niech w sumie zostawia. Zobaczymy, czy coś ciekawego uda nam się trafić. Dobra, i zapełnił się cały ekwipunek, mamy pełny ekwipunek petów, jak widzicie, tutaj sporo nam tych petów wyleciało. Wszystko będziemy musieli oczywiście przerabiać, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o bronię? Mamy jedną legendarną broń, która daje 16 milionów, a więc teraz teoretycznie mogę ją założyć, ale za chwilę, jak poprzerabiamy sobie tutaj te wszystkie, to nie będę mógł już założyć tej broni. Dobra, pójdźmy sobie oczywiście to przerabiać, już będziemy mieć na pewno dwie omega bronie. I za chwilę może pójdziemy w sumie do tej Trading Plaza, zobaczymy jak to wygląda, albo w sumie zanim jeszcze nawet poprzerabiamy sobie to wszystko, zobaczmy o co chodzi w tej Trading Plaza, jak to wygląda. Przeniesie nas prawdopodobnie na jakiś inny serwer, na którym w sumie sporo osób jest. Tutaj w ogóle jakiś gościu ma 581 level, jaki ja mam? Ja mam 82, a więc no dużo mniejszy. No i w sumie w taki sposób to wygląda, ciekawie w sumie. Tu są upgrade'y i tak dalej, ja w ogóle kompletnie zapomniałem, że tutaj w tej gierce są upgrade'y. Ja muszę jakieś upgrade'y porobić w takim razie i to dużo muszę tych upgrade'ów porobić. W ogóle nie robiłem w tej grze upgrade'ów, a więc powiem wam, że odwaliłem trochę. Dobra, musimy porobić te upgrade'y. Tutaj siłę więcej już w sumie nie możemy. O, to jest dobre miejsce w ekwipunku. To sobie to zróbmy. Mnożnik gemów, no to to jest giga ważne. Mnożnik końców, powiem wam, że dużo więcej bym farmił, gdybym wiedział, że w tej gierce są upgrade'y. Znaczy wiedziałem, ale no zapomniałem, bo tak jak mówię, ja rzadko w tą grę gram. Dobra, ale no będziemy musieli też później porobić te upgrade'y. One chyba są na pustyni. Mi się w sumie przypomniało teraz. Dobra, ale wracam do normalnej mapki. Znaczy do normalnego serwera. I idziemy poprzerabiać te wszystkie bronie, tylko teraz mam strasznie mało rubinów, a więc dobra, musimy to zrobić inaczej. Musimy pójść sobie na space i porozwalać trochę tego bossa, żebyśmy rubinów więcej wyfarmili i musimy porobić upgrade'y, no i też musimy te wszystkie bronie poprzerabiać i później jeszcze poenchantować, bo te bronie ekipety w ogóle enchantów jeszcze nie mają. Idziemy sobie tutaj, no i dobra, i niech rozwala trochę tego bossa, żebyśmy więcej rubinów mieli. Dobra, w sumie dość szybko udało nam się wyfarmić 6 milionów, a więc na razie tyle nam styknie, tylko zanim jeszcze pójdziemy sobie wszystko upgrade'ować, to pójdźmy sprawdzić, ile kosztuje kolejna mapka, bo mamy już 11 DD, a więc może będziemy już mieć na kolejną mapkę od razu. Mamy na kolejną mapkę, mamy tutaj na Mars oczywiście, a więc sobie Mars odblokujmy, zobaczmy, czy tutaj są jakieś nowe maszynki. Tam mamy jakieś UFO, tu mamy jakiegoś bossa i tu są jajka. Dobra, może sobie otwórzmy jedno jajko z jakimś mieczem, żeby zobaczyć, ile to daje. W sumie tutaj nie ma w tych jakby jajkach mieczy, miecze się po prostu dropi z bossów i w ogóle nawet nie mamy na to jajko. To kosztuje 10 DD. Tutaj mamy na jedno takie, dobra, to otwórzmy sobie takie jedno, będziemy mieć porównanie, czy te pety są gorsze, czy lepsze. Jakiś epic nam wyleciał i gdzie on jest? On jest tutaj, on daje 192 miliona, więc dużo mniej niż te, czyli wiemy, że tutaj się nie opłaca dropić ani mieczy, ani broni. Musimy jeszcze kilka mapek odblokować na pewno. Ale z tego co widzę, tutaj nie ma żadnej nowej maszynki. Tutaj są jakby takie dziwne rzeczy, ale to chyba po prostu jest ozdoba. Dobra, nic tu nie ma, idziemy przerabiać bronie i później w sumie będziemy też je musieli poenchantować, bo w ogóle jeszcze enchantów nie robiłem. Najpierw sobie przeróbmy kilka broni, bo bronie w sumie są ważniejsze. Dobra, ja przerabiam wszystko, zobaczymy jak to będzie finalnie wyglądać. Dobra, i będziemy mieć na pewno dwie bronie na tej jakości omega, więc gitara, zobaczymy ile one teraz dają. Tutaj też możemy sobie pety założyć. Mamy 4 pety w sumie jakby w tej jakości omega i jednego zwykłego. Przydałoby się 5 petów w tej jakości omega, ale dobra, tym się zajmiemy potem. Załóżmy sobie te bronie, mamy dwie takie bronie i teraz jeszcze muszę iść je poenchantować, tylko nie pamiętam gdzie były enchanty, chyba gdzieś na zamku. Tutaj chyba były enchanty. Dokładnie tak, w tamtym miejscu są enchanty, zobaczymy czy coś ciekawego nam wejdzie. I tutaj jedyny enchant jaki mnie interesuje to siła, więc ustawiamy sobie, żeby wbiło nam siłę, tylko w sumie nie jedynka, nie dwójkę, tylko trójki tutaj w taki sposób. Zobaczymy, czy się uda, bo to działa tak, że zużyje nam teraz wszystkie rubiny, które mamy do momentu, aż nie wejdzie jeden z tych 4 enchantów. No i sporo mi zużyło, jak widzicie. I wbił nam enchant trójkę. Dobra, to niech na razie zostanie, jeszcze tutaj spróbujmy coś wbić. No i teraz w sumie mało zużyło, zobaczmy jaki tutaj wszedł. No tutaj czwórka wbiła. Dobra, to jeszcze to możemy spróbować. Co prawda nie mogę tego założyć, ale no może lepszy wejdzie. No i wszedł lepszy, wbiła czwórka, a więc na razie niech dwie czwórki zostaną. Jeszcze tutaj pety musimy poprawić. I co w petach możemy zrobić? No w petach końce są ważne. Trójki, czwórki, piątki, szóstki, zobaczmy. Czy coś nam wejdzie, cyk, i nic nam nie wbiło. No to w petach nie mieliśmy farta, wszystkie rubiny z powrotem zmarnowałem. Dobra, to teraz w sumie robimy to w taki sposób. Idziemy na spawna, bo tutaj do odebrania mamy jeszcze skrzynkę jedną i tutaj znowu chyba potrójny damage dostaniemy. No tutaj w sumie 3 boost dostałem. Damage, coinsy i laka. Dobra, no to teraz idziemy sobie oczywiście na ostatnią mapkę i teraz trochę musimy
możemy przyfarmić. I jeszcze w sumie tutaj dzienne prezenty możemy odebrać. Coś też nam ciekawego wyleci z tego. Zobaczmy, co nam wyleci. Znaczy w sumie to nie prezenty, tylko po prostu koło możemy sobie zakręcić i jakiś boost nam wyleci. Nie wiem, na co on jest jeszcze. Na potrójne końce. No to w sumie giga dobry boost nam wyleci. Mamy potrójne końce na 25 minut. Ile kosztuje w ogóle kolejna mapka? Kurczę, nie w tą stronę idę. Kolejna mapka kosztuje jakieś 10 TD. Nie wiem, ile to jest, ale no zbieramy 10 TD na kolejną mapkę. I jakoś mega dużo rubinów, żebyśmy mogli dużo upgrade'ów porobić i enchantów. I zobaczmy w ogóle, jak szybko pójdzie nam uwalanie tego bossa. No nie no, giga szybko to idzie. Dobra, i w sumie wyfarmiłem trochę więcej niż powinienem, bo przeawkowałem. Teraz mamy 21 milionów rubinów, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest mało, bo chciałbym naprawdę, naprawdę dużo tych upgrade'ów porobić. W ogóle też bronie mi wyleciały. Jakie bronie mi wyleciały? Też jakieś takie słabe, bilionowe. My mamy trylionowe, a więc jeszcze trochę mapek musimy sobie odblokować. Tutaj mamy taką Sakura mapkę. Ile nam jeszcze zostało do odblokowania? No kilka nam zostało jeszcze. Dobra, to szybko trzeba luknąć, ile potrzebujemy na kolejną mapkę. 9,9 QAD. Dobra, to farmimy 9,9 QAD. Mam nadzieję, że szybko nam to pójdzie. Zobaczmy, ile za tego bossa dostajemy w sumie. No, tak w miarę dostajemy dużo. Dobra, niech to rozwala tego bossa, bo jeszcze więcej rubinów musimy wyfarmić. Dobra, w sumie chwilę to zajęło, ale mamy już 11 QAD, więc mamy na kolejną mapkę. No, tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku chciałbym odblokować dosłownie wszystko, a więc musimy szybko progresować i odblokowujemy sobie w taki sposób kolejną mapkę. Ile jeszcze nam zostało do blokowania? No, w sumie to niedużo. 4 mapki, to może nam się uda to. Tylko teraz za te rubiny na pewno upgrade'y musimy porobić. I w ogóle ile tutaj broni mają damage'u? One są tutaj, one mają już tryliony, a więc jeszcze tak z jedna, dwie mapki i może już będą lepsze niż te, które mam. Dobra, tylko muszę pousuwać to wszystko, bo to mi zaśmieca tylko ekwipunek. I teraz kolejną liczbę potrzebujemy, a więc prawdopodobnie, żeby to blokować, to będziemy potrzebować upgrade'ów, a więc pójdźmy sobie porobić upgrade'y. I te upgrade'y są oczywiście tutaj w tym miejscu. Dobra, na pewno końców więcej będziemy potrzebować i to kosztuje 20 milionów. To drogo, to w sumie drogo. Może zwiększmy sobie pojemność jakby jeszcze tutaj plecaka. No i tutaj szybkość chodzenia też sobie zwiększmy i na razie w sumie te 30 milionów wolałbym zostawić na enchanty. To nam się bardziej przyda. Tylko w sumie zanim zaczniemy robić te enchanty, to pootwierajmy sobie jeszcze trochę jajek, żeby mógł jakby tą lepszą jakość zrobić, te nie wiem, antymateria, czy jak to tam się nazywało. A więc to niech to po prostu się tutaj trochę pootwiera. I w sumie tak naprawdę, żeby było szybciej, to kupmy sobie potrójne jajka, no bo to nam przyspieszy trzykrotnie otwieranie tych jajek i dropienie tych petów. A teraz to jest o połowę tańsza, więc spoko, dobra. I niech to się w taki sposób otwiera teraz z potrójnymi jajkami. Dobra, i trochę już się pobawiłem w otwieranie tych petów i zobaczcie, ile teraz tego mamy. Myślę, że taka ilość wystarczy nam już na zrobienie tego peta antymaterii. Znaczy w sumie tutaj to broni antymaterii, ale tutaj bardziej peta tej antymaterii. No tutaj też trochę tego mamy. Przydałoby się więcej takich petów, no ale ciężko jest taką ilość zdobyć. I tutaj zrobiliśmy w ogóle jakby kolejny achievement za otworzone jajka. Co za to dostaniemy? Pewnie jakieś końsy. Nawet w sumie nie wiem ile, pewnie tak mało ilość, że nie zauważam tego. Ale dobra, gdzie w ogóle to było? Chyba to było na Space, z tego co pamiętam, ta antymateria. Dokładnie tak, to było tutaj. Zobaczmy, czy będziemy mogli przerobić tą broń i od razu ją będziemy mogli odebrać. W sumie to tutaj na początku peta. 10 minut, 1 minuta. No to w sumie będziemy minutę musieli poczekać. Zobaczmy, jak to z bronią wygląda w takim razie. No broń też na pewno będziemy mieć. No i też minutę musimy poczekać. Ale w sumie to troszeczkę mało jest. Przydałoby się przynajmniej z 2 pety jakby zdobyć. Ale tym zajmiemy się ewentualnie później. Teraz poczekajmy, żeby nam się to zrobiło. W ogóle teraz broni nie mam. Mogę w taki sposób to zrobić i będziemy mieć oczywiście. No i tutaj pety. No jednego peta nam w sumie brakuje jeszcze. To ja idę jeszcze jednego takiego peta ogarnąć w takiej jakości Omega, bo to w sumie nie zajmie jakoś dużo czasu, a ten pet nam pomoże trochę. Dobra, w sumie chwila minęła, wydropiłem sobie jeszcze trochę petów i możemy sobie zrobić kolejnego tutaj pecika, oczywiście na tą jakość antymaterii. Musiałem sprawdzić, jak to się nazywa. I tak samo broń możemy sobie zrobić, a więc będziemy mieć dwie broń, tylko kurczę, jeszcze jednej nam brakuje. A dobra, 10 minut poczekam. Minuta czy 10 minut, nie ma wielkiej różnicy jakby. Możemy sobie tutaj na pewno tego peta już odebrać i tutaj jedną broń też na pewno możemy sobie odebrać. A tą za 10 minut, no ale i tak musimy teraz iść wyenchantować w sumie te bronie. No i tutaj mamy taką broń, która jest już giga mocna i w ogóle tutaj to możemy sobie skraftować i ona będzie dawać prawie tyle co ta. A te pety ile dają? No te pety też są całkiem mocne, ale już nie dają dwa razy tyle jakby mocy w porównaniu do tego, trochę słabsze są. Dobra, ale w sumie w takim razie tepnijmy się jeszcze tutaj i przeróbmy sobie tą legendarną broń, bo nie zauważyłem nawet, że 4 sztuki mam. Możemy sobie to skraftować i ile to będzie dawać wtedy, jak to skraftujemy? Trochę mniej. Dobra, wolę poczekać na tą broń. Teraz idziemy sobie oczywiście tutaj na zamek poenchantować te rzeczy. I z takim zestawem myślę, że już uda nam się odblokować ostatnią mapkę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Na początku może tą broń spróbujmy wyenchantować. Wbijmy jakiś bonus, zobaczmy, czy nam się uda, ile zmarnujemy rubinów. No, w sumie niedużo. A jaki nam wszedł bonus? 4 nam wbiła. Dobra, niech na razie zostanie. Jeszcze spróbujmy wyenchantować teraz peta. Zobaczmy, czy nam wbije jakoś łatwo. No, nie wbiło tak łatwo, ale coś nam tutaj wbiło. 3 nam wbiła. Spróbujmy 4 wbić. Zobaczymy, czy nie pozbędę się wszystkich rubinów. Mamy 17 milionów rubinów.
punktów, zobaczmy ile mi zajdzie, żeby wbić tą czwórkę, w sumie niedużo. I mamy czwórkę, dobra, to niech czwórka zostanie, teraz jeszcze tutaj spróbujmy coś wbić, tylko kurczę, tutaj już jest czwórka. Dobra, spróbujmy jeszcze raz coś wbić, zobaczmy czy się uda coś większego wbić, nie, znowu czwórka. Spróbujmy jeszcze raz może, klikamy cyk i czy się uda, znowu czwórka. Powiem wam, że tą piątkę giga ciężko wbić. Dobra, ale jeszcze trochę mamy, tu jeszcze spróbujmy, cyk, teraz robimy ciach i się udało piątkę wbić, dobra, więcej niż piątkę raczej nie wbijemy, zostawiamy taki enchant. Ten enchant i tak nam daje dużo, bo podnosi nam damage o 70%, jak widzicie ta broń już daje 65 trylionów. Teraz idziemy na ostatnią mapkę, którą odblokowałem i zobaczymy jak to teraz będzie szło. No jeszcze dosłownie za chwilę będę musiał sobie odebrać jakby jedną lepszą broń. Gdzie tu w ogóle boss jest? Czy tutaj w ogóle boss jest? Tutaj jest, ledwo go co widać. Zobaczmy jak to teraz idzie, no teraz idzie to szybciej. Ile w ogóle potrzebujemy na kolejną mapkę jakby tutaj? Kolejną liczbę potrzebujemy, a więc dużo roboty mamy. Dobra, niech to się trochę pofarmi, zobaczymy czy uda nam się wyfarmić jakoś w miarę szybko. Oj, tutaj w ogóle jeszcze mamy do odebrania rzeczy za czas gry. Możemy sobie podbierać jakby dodatkowe coinsy i jakieś inne rzeczy, tylko w ogóle nic mi praktycznie nie dodaje. W ogóle praktycznie coinsów mnie do jakieś takie giga małe liczby nam chyba dodało. Dobra, niech to się farmi. Możliwe, że dodałoby mi większe liczby, ale odwaliłem jedną rzecz. Nie założyłem petów. Teraz dopiero pety założyłem i zobaczcie kto teraz leci. No teraz to leci szybciej, trochę odwaliłem w sumie. Nie zauważyłem, że tych petów nie założyłem. No trudno się, mówi, nie będzie mieć dodatkowych końców. Dobra, myślę, że już te 10 minut minęło i powiem wam, że odblokowanie kolejnej mapki będzie trudne, bo mam 1 QID, a potrzebujemy 9,9 QID. Dobra, możemy sobie tą broń odebrać i czy coś jeszcze mamy do odebrania, nic już nie mamy. Dobra, ja idę to enchantować, zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądać i jeszcze w ogóle zapomniałem poenchantować te tutaj pety. One też są dobre, też je musimy w sobie wyenchantować. Dobra, wszystko poenchantowane, troszeczkę się tutaj team petów poprawił, no i broń też oczywiście zakładamy lepszą. No i mamy już dwie takie. Dobra, chwilę mi to zajęło, ale mamy już 12,2 QID, a więc możemy sobie kolejną mapkę odblokować. I powiem wam, że musiałem kupić sobie tutaj te dwie potki, żeby to odblokować, a więc kolejną mapkę będzie chyba jeszcze ciężej odblokować w takim razie. Ile w ogóle mi tych potek zostało? Jeszcze na 9 minut. Dobra, to jeszcze trochę mamy. I w ogóle zobaczmy, czy tutaj jajka już będą lepsze. Czy w ogóle ja na jedno jajko będę mieć 10 QID potrzebujemy, żeby otworzyć to, a tutaj ile potrzebuję? 1,1. Dobra, to otwórzmy sobie jedno takie słabsze jajko. Zobaczmy ile pety tutaj dają. Jakiś epik nam taki wyleciał dziwny. I zobaczmy ile on daje. On daje już 1,7 biliona. No to pety na tej mapce mogą być już lepsze. Zobaczmy jak szybko uwalimy tego bossa, bo w takim razie z tego bossa przydałoby się podropić bronie. Te już tutaj dają po 1 trylionie. To są z wcześniejszej mapki. Muszę sobie to wszystko pousuwać teraz. Dobra, zobaczmy jak pójdzie nam z tym bossem. No tak w miarę szybko to idzie z tego co widzę. No i też sporo farmimy. Tutaj dużo więcej niż na wcześniejszej mapce. Zobaczmy ile potrzebujemy, żeby odblokować kolejną mapkę. Już w sumie chyba przedostatnią. Nie, jeszcze dwie później są. Tu potrzebujemy 9,9 SXD. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt długo trwało i uda nam się to odblokować. A więc dobra, niech to się farmi, zobaczymy ile nam się nabije tych końców. Dobra, i powiem wam, że skończyły mi się te boosty i bez tych boostów idzie giga wolno, a więc resztą mapek zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie oczywiście na tyle.